Deberek, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na oczywiście, hejo, i zapraszam Was oczywiście, czekajcie, tylko muszę to poustawiać, bo to tak, jakoś tak dziwnie jest, że musicie znowu być w szafce. Jesteście skitrane w szafce, tu właśnie widać szafkę, także nie przejmujemy się tym. Jeżeli jestem w kuchni, to znaczy, że zapraszam Was na haul z kuchni, czyli coś, co ja uwielbiam. Pokażę Wam, co zakupiliśmy ze spożywki. Chyba i nie tylko, bo coś tam z chemii też troszeczkę będzie. Także kto jest ciekawy, co znajdzie się u nas tym razem, w tym tygodniu w lodówce, to oczywiście zapraszamy do lodówki. No, a zapraszam na haul i już przechodzimy do działania. Zakupy poczyniliśmy w Tesco i pierwsza rzecz to jest pociachany garlic, czyli oczywiście czosnek. Następna rzecz to pociachana w kosteczkę cebulka. Tak, dla leniwych. Chlebek, jeden tostowy, jeden taki spolszczony trochę i coś pysznego, czyli standardowy roast chicken. Roast chicken na cieplutko, za chwilę będziemy chyba atakować. Walkersy, czyli dzieci wzięły sobie chipsy, koperek musi być do ziemniaczków. Dalej mamy tutaj jakieś z dżemem, takie mini ciasteczka. Oczywiście rosół też musi być, czyli cztery zupki chińskie curry. Oli wybrała Milky Way'e im do lunchboxów, do szkoły. Tutaj mamy aero takie czekoladowe czy jakieś. Ogórek, zielony ma garniturek. Papryka, ja bardzo ją lubię na kanapki z serkiem, pointed peppers sweet. Takie oto papryczki. Rzecz kolejna. Dalej naszła mi ochota znowu na bruschettę. Ja wiem, że to jest nudne i jest ona u nas często, ale ja ją uwielbiam. Więc mamy baby plum tomatoes. Dalej oczywiście cheese and garlic slices. I to akurat jest wersja z serem, także super, spróbujemy. Dalej rzeczy do chleba. Oli wybrała pasztet z pomidorami z Podlaski. Z Podlaski jest pasztet. Dalej mamy tutaj wiejską, kiełbaska wiejska i Oliwii ulubiona taka neczka z jajkiem w środku. Dalej ja miałam ochotę na łowiki, czyli miam, na twarożek na kanapki. Chciałam jeszcze z rzodkiewką i już wiem, co zapomniałam kupić. Kolejne rzeczy, rzodkiewkę. Uncle Ben's pilau rice wzięłam razy dwa, gdyż zaraz Wam pokażę do czego. Dalej miód, to kolejny produkt, szybko gadam, już prawie wszystko wyjęłam, a dopiero 4 minuty. Kelly's i tu są jakieś Honeycomb Crunch, także zobaczymy, lody pierwszy raz takie akurat wzięłam, nie wiem, spróbujemy. To są takie Yorkshire puddingi, to Olivia wybrała, one chyba były mrożone. Tak, one były mrożone, także takie coś sobie wzięli. Ja wzięłam właśnie po raz kolejny Fox and Ivy, chyba tak się nazywałam, Topaz and Amber i to jest ten zapach, który jest u mnie sprawdzony, polecam Wam bardzo serdecznie, jest przepięknym zapachem, cudownym. W łazience dopiero teraz mi się skończyło, a na pewno pamiętacie, jak Wam o nim wspominała. No i właśnie ryż był do tego, sweet and sour chicken, miałyśmy ochotę na po prostu taką chińszczyznę, na talerzu. Także super ekstra, będziemy zażerać. Dalej rzecz kolejna to płyn do płukania prania. Wybrałam Comfort Perfumowany Deluxe Ultra Concentrated Divine Petals. Także taki oto, bardzo ładnie pachnie, zobaczymy jak będzie pachniało pranie. Dalej mamy Original i Sweet Chili Philadelphia, czyli dwa serki, była teraz promocja, one były 2 za 3, a chyba normalna cena to funt chyba 75 czy jakoś tak. Dalej apple juice, czyli mamy soczek jabłkowy. Ta-da-da-da. Coś, za czym jakoś tak zatęskniłam, ręcznie produkowana Wawel krówka mleczna. Także krówki mleczne prosto z Wawela. Miałam ochotę, bardzo lubiłam kiedyś te takie ciągnące się krówki. Te chyba raczej takie nie są, ale i tak super do kawy, jak znalazł, także nie wiem sama, co pierwsze zacząć jeść. Oli wybrała im Nesquik, oczywiście czekoladowe płatki,
Dalej wypasione mleko 3,2% tłuszczu, czyli najwyżej tłuszczowe. Sraj taśma, sraj tasiemka. I ostatnia rzecz to białe kiełbaski, 6 bratwurst sausages. No, białe kiełbaski, które ja uwielbiam z chrzanem. I to są wszystkie nasze zakupy, jakie poczyniłyśmy. Widzę, że strasznie szybko gadałam, bardzo szybko pokazywałam. Nie rozpowiadałam się, ale za to powiem Wam, jak smakuje ręcznie produkowana krówka, słuchajcie. O, jest taka się wygina. Aha, fajnie. Pokaż to opakowanie. No, krówki. Fajne opakowanie, zobaczcie, takie wyginające się. Za 4 pound. Uwaga. Jakie tu masz? Pyszna, ale to nie jest... normalną. Nie wiem. A są jakieś smaki? Tak, jest brązowa chyba. Naprawdę? Nie. Nie. Krówka mleczna, krówka mleczna. Ale są to nie jest ta ciągnąca, ale, dobra. Ale pycha. Spróbuję. Czekaj, czekaj. Musi być moja opinia. A ty jadłaś już krówki? Tak. W Polsce 1000 razy. Tak? Babci... babci... Przepyszne. Nie mogę otworzyć. O, ale fajnie. A ja zmiotłam moją. Czekaj, spróbuję. Jakieś kosące bardzo. Takie sosu skalny. Trzymaj się mnie. Tak jest napisane. Znając mnie i mamy, to już całe pudełko będzie puste przez 2 dni. Nie, no aż tak nie. Musimy trzymać od piątku do wypłaty. Dobra. Nie chcę mówić pełną buzią, przepyszne krówki. Aż teraz mi się kawy zachciało. Ja tutaj ogarniam ten nieład artystyczny. I odzywam się do Was całkiem niebawem. Dajcie znać, czy Wasze zakupy są mniej więcej podobne. Co kupujecie mieszkając w UK? Na przykład właśnie z takich ichnych produktów, czy raczej sięgacie po nasze takie klasyczne, trochę polskie. Przepyszna krówka. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Buziaki, dajo! Zabrała krówkę.